Nadchodzą Łowcy Nagród. Światowy hit. Dawaj! Jest! Dawaj! Zmieścił się. Czas wielkich emocji. Jest! I wyjątkowych wygranych. Mocno! Zasady bardzo proste. Jeden gracz odpowiada na pytania. Drugi zbiera tyle nagród, ile tylko będzie w stanie unieść. Tacy są Łowcy Nagród. W Łowcach Nagród, pełnych emocji, Łowcach Nagród. Chris, a ja mam propozycję. Może zmienimy dzisiejsze zasady, tak troszeczkę tylko. I to ja dzisiaj na przykład tam w klatce pobiegam, bo widzę tyle wspaniałych rzeczy, które chciałabym mieć u siebie. Ja to rozumiem, Wiki, ale zasady są nieubłagane. My tu na górze lub ty na dole prowadzimy program, a oni łowią w tej klatce. Zresztą przypomnijmy sobie, jakie są zasady gry. Każda drużyna składa się z dwóch graczy. Pierwszy z nich odpowiada na pytania. Celem drugiego jest wyniesienie z klatki nagród. Każda prawidłowa odpowiedź oznacza 10 sekund więcej dla gracza zdobywającego nagrody. Odpowiedź na 10. pytanie, czyli pytanie o wszystko, oznacza wygraną wszystkich nagród w klatce. Mamy dwa koła ratunkowe. Zmiana pytania lub zamiana gracza na jedną rundę. Aby zdobyć najcenniejsze nagrody, gracz w klatce musi wykonać dodatkowe challenge. Jeśli zawodnikowi w momencie wyjścia z klatki zostanie ponad 10 sekund czasu, otrzyma karę. 10 sekund zostanie odjęte od czasu w kolejnej rundzie. Po prawidłowej odpowiedzi na 5. pytanie, drużyna może zrezygnować z gry, zabierając wszystkie zdobyte nagrody, albo grać dalej, ryzykując ich stratę. Zła odpowiedź lub zamknięcie gracza w klatce oznacza koniec gry i stratę wszystkich zdobytych nagród. Prawdziwa siła sióstr. Agnieszka i Agata. Mieszkają blisko siebie, widzą się codziennie. Mam nadzieję, że zobaczymy ich z nagrodami w rękach. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć, dziewczyny. Dziewczyny, cześć. My tu za plecami słyszymy taki doping. Kto was wspiera dzisiaj? Cała rodzina. Ale kto konkretnie? Dawaj. I synowie, i córki. I cześć, nawet transparent hej. Jest. No, jesteśmy z wami. Ale my także, Wiki, Chris, jesteśmy z wami. Dziewczyny, czym się zajmujecie? Siostra hotel prowadzi, ja z mężem sklep spożywczo-przemysłowy. Ekstra. Słuchajcie, co do tego hotelu by się przydało? Tak. Najpierw musimy odpocząć, więc najpierw byśmy wyjechały na wycieczkę. Aha. A, to tak. Jest marzenie, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze tak. Razem. To na pewno. Myślę, że taki sprzęt AGD, tak, jak tak. Najbardziej. Co tu jeszcze mam? Wanna. No dobrze, to co, decyzja? Decyzja, proszę. Która idzie ze mną biegać i wskakuje do klatki, ja a która zostaje z Krzysiem? Ja zostaję z Krzysiem. Proszę bardzo, czyli decyzja już jest? Super. Tak? No co, w takim razie ja cię zabieram, porywam cię na dół do swojej loży. Rozgrzana? Tak. Gotowa? Myślę, że tak. Zobaczmy, jak będzie brzmiało pierwsze pytanie. Jeśli babcia zapyta wnuczkę, kiedy ta pokaże jej swojego absztyfikanta, to chodzi jej o chłopaka, nowy smartfon, świadectwo szkolne, ulubionego kota. Trudne czy łatwe na początek? Nie jest trudne. No myślę, że to chodzi o chłopaka. Zaznaczyć? Chcesz pomyśleć, tak? Tak. Tak? Tak, poproszę. Proszę bardzo, zaznaczam chłopaka, czy chłopak to absztyfikant. Sprawdźmy, jeżeli tak, to 10 sekund jest wasze. Sprawdzamy. Zepsułaś nam drzwi, ale muszę zobaczyć powtórkę, czy to ty? Czy to ty, czy to rower? A nie, to jednak ty. Zaryzykowała życiem dla słuchawek. Ale udało się, gratulacje, super. Jesteśmy nadal w grze.
Brawo za poświęcenie. Wszystko u ciebie ok? Jest ok. Tak? Plecy trochę bolą, ale lekko. Zaraz rozmasujemy. A adrenalinka? Jest. Pomaga pewnie teraz, co? Żeby nie bolało. Dobrze. Ale mamy rower. Dla kogo on będzie? Myślę, że dla męża. Dla męża? Mąż zadowolony? Uśmiecha się od ducha do ucha. Chyba tak. I co tu jeszcze mamy? Bo jeszcze widzę, że udało ci się chwycić kilka pudełek. Tam mamy pada. Jest pad. Kto z was gra? Mój młodszy syn. Młodszy syn. Tak, Maciej. Zadowolony, zadowolony. Złotego pada, kto by nie chciał mieć. Mamy tutaj bezprzewodowe słuchawki. Myślę, że dla mojego sześniaka, Oskara. Mhm. I mamy pamięć. No to pamięć dla szwagra, mojej siostry. No i wszyscy zadowoleni, zadowolona? Bardzo. To w takim razie, Agatka, podliczmy, ile za pierwszym razem udało ci się wynieść z naszej klatki. 2764! No minus mała wartość drzwi. Fundatorem nagród w programie jest sponsor. Właściciel sieci sklepów Ziaja dla ciebie. No dobrze, w takim razie przed nami drugie pytanie. Ale zanim zadam drugie pytanie, mam dla was coś specjalnego. Mianowicie challenge, czyli zadanie, w którym zagracie o nagrody wysokiej wartości. Chcesz wiedzieć jakie? Mhm. Do wyboru mam dla was dzisiaj zestaw kino domowe, voucher na wymarzoną wycieczkę zagraniczną, telefon i tablet. I co chcesz jeszcze? Może siostra coś. Co chcecie, dziewczyny, jeszcze? Myślę, że kłada. Kłada? Tak. Mhm. Dobra, daję wam większego kłada, samochód. Okej. Okay. Tak? I teraz o co będziesz chciała grać? O wycieczkę. O wycieczkę, tak? Proszę bardzo, gramy wycieczka. O wycieczkę. Super. Zobaczcie, co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać tę oto wycieczkę. Uczestnik musi odszukać 6 walizek o różnej wielkości i poukładać je na lotniskowym wózku, który ma tylko 2 kółka. Jeśli po drodze do wyjścia zostawi którąś z walizek, wyzwanie nie jest zaliczone. W jednej z walizek znajduje się voucher na wycieczkę zagraniczną, pieniądze lub inne cenne fanty. I co, myślisz, że Aga da radę ogarnąć te walizy? Myślę, że tak. Tak? No mam dobrze, nadzieję. W takim razie zaczynamy grę, właściwie kontynuujemy po challenge'u. Drugie pytanie dla ciebie. Japoński lotnik samobójca w II wojnie światowej to kamikaze, ninja, samuraj czy rikishi? No powiem ci, że nie wiem. Japoński lotnik. Samobójca. Samobójca jeszcze taką. Co tu zrobić, co tu zrobić? Czy to już kółeczko? Ale w ogóle coś ci kojarzy? W ogóle, a coś byś eliminowała? No wydaje mi się, że ten ninja, może, nie? Teraz na nie mówisz, tak? Na nie. Mhm. Znaczy tak, na tak, no ten... W ogóle nie wiem, co to jest ten rikishi. Tu jakby nie ma żadnych skojarzeń. W ogóle. No tak bardziej na ten samuraj bym może obstawiała. Ale nie jestem tak pewna na 100%. No masz 2 koła ratunkowe. Wiem. Jakby co. Mhm. Może zmieńmy pytanie. Proszę bardzo, tak? Czyli koło ratunkowe, zamiana pytania. Potwierdzasz? Tak. Proszę bardzo, a gdybyś miała obstawić? No myślę, że tego samuraja bym brała. Samuraj to japoński wojownik, a samobójca, który leciał na cel i ginął, to kamikaze. Kamikaze. Dobrze, ale nie ma sprawy. Gumka, myszka, gumka, myszka. Wymieniamy pytanie i mamy. Co siała baba, nie mając pojęcia, jak się to robi? Ferment. Bób. Pszenice. Czy mak? To tak pamiętamy chyba za dziecka, jak babcia zawsze powiadała. No, że to jest mak. Obstawić? Tak. Proszę bardzo, zaznaczam mak. Jeżeli jest to prawda, to otworzymy bramy naszego raju na 20 sekund. Sprawdźmy. Tak, co ma robić? Dawaj, brawo! Po walizy, tak? Tak, walizy. Wózek, tak, dawaj ten wózek, kobieto, dawaj wózek. Dobrze robisz? Ciągnij! Co ma robić? Jeszcze jedna. Zostaw.
Bierze. Jeszcze, wszystkie musimy, wszystkie. Nieważne w jakiej kolejności, wszystkie. Nie zdążę! Nie zdążyła! Za późno! Za późno, zamknięta w klatce na zawsze. Sorry. Przepraszam. No daj spokój. Zabrakło troszeczkę, co? No dobrze. Wypuśćmy dziewczynę i zapraszam na górę. Ale szkoda. Zabrakło trochę. Jedna walizka. No, jedna walizka. Opowiedz, co tam się działo w tej klatce, Agatko. Tak. Emocje, co? Za szybkie tempo. Mogłam troszkę zwolnić. Ile zabrakło? 3 sekund? No, dosłownie. Tak. Zobaczymy ten kawałek? Tak, zobaczmy. Zobacz, zobacz, jak to było. Zabrakło moim zdaniem 2 sekund. Sprawdźmy. I tu już się zapaliło, a ty jeszcze po coś biegłaś, zobacz, widzisz? Ach. Bo po co pobiegłaś wtedy? No pewnie jeszcze po jakiejś fanty, co? To. Po co? Tu gdzieś, po tak? Po co biegłaś? Miałaś coś na oku? Czy po prostu oszalałaś? Oszalałam. Słuchajcie, dziewczyny, bardzo wam dziękujemy za grę. Miło było was dziękujemy poznać. Również. Może spróbujecie w kolejnej edycji? Czemu nie? Prawda? I później pokażemy siłę kobiet. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy was. Pa. No przykro mi jest bardzo, że nie zdążyłam wyjść z klatki, że zawiodłam siostrę. Nie, mam nadzieję, że zawiodłaś. Nie, jest fajnie, bo fajna zabawa, jest, to było najważniejsze. To jest nie do wyczucia, ile tych sekund zostało. To jest zbyt duże emocje, żeby emocje to ogarnąć. Emocje są olbrzymie, ale naprawdę bardzo fajnie. Wydawało mi się, że jeszcze mam ogrom czasu i no jakoś nie udało się. Jestem, może innym razem się uda. A teraz zapraszamy was na krótką przerwę. Zaraz wracamy. Bądźcie z nami! Siostry Agata i Agnieszka brawurowo zaczęły rozgrywkę. Walczyły o wycieczkę zagraniczną, ale przy drugim pytaniu zaczęły się problemy. Może zmieńmy pytanie. Proszę bardzo, tak? Najpierw Agnieszka wykorzystała koło ratunkowe. Jedź! Leć! A chwilę później Agata niestety utknęła w klatce. Nie zdążyła! Za późno! Sorry. Zamknięta w klatce na zawsze. Czas na kolejnych łowców nagród. On wulkan energii, ona oaza spokoju. Oto małżeństwo, które zawsze szuka równowagi. Dziś znów połączą siły, żeby zdobyć jak najwięcej nagród. Powitajmy Agnieszkę i Janusza z Maciejowic. Hej. Czuję moc, czuję energię. Gdzie są Maciejowice? Maciejowice są koło Siedlec. Musimy pojechać, co? No, koniecznie. To niedaleko. Niedaleko. Nie, Tam. Muszę zapytać, kto z was jest bardziej energetyczny? Nie widać. Naprawdę? Primo! Tutaj oboje nam chodzicie, a powiedzcie, czy ktoś wam dzisiaj kibicuje? Tak. Nasi synowie i przyjaciel. Rodzina. Cześć, hej. Hej. Cześć. Cześć. Przecież mówili, co macie brać dla nich? Tak. O czym marzą? Powiedzcie nam. Elektronika. Ogólnie. Tak. W szerokim pojęciu. Czyli? No, tablety, telefony. A, dobrze. Elektronika ogólnie. Tak. Nie, jednego rowera nam brakuje. A, to też. A, bo nie macie jednego, tak? Nie, brakuje. Mamy 3. Właśnie na niego się szykuje. Do wyknięcia jest. Dobrze, moi drodzy, powiedzcie, czym się zajmujecie? To jest bardzo ciekawe. To może najpierw żona. Ja jestem prawie, że artystą. Tak? Tak, mamy swoją firmę, tworzymy ubranka, ja projektuję, wymyślam i jesteśmy w Polsce, na Litwie, na Słowacji, także i tam właśnie, na tym rancho. Siedzimy sobie tam i tak wymyślamy, dłubiemy i w świat idziemy. Ja na to wszystko robię, pracuję po prostu w dużej korporacji. Jak... A, żeby na to zarobić. Koordynator działu sprzedaży. To materiały dla żony. Ty jesteś artystką, ktoś musi na to zarobić. No tak to działa zawsze. Mam nadzieję, że także zarobicie troszkę u nas. Mamy taką nadzieję. Mam taką nadzieję, ale ponieważ jesteśmy na etapie budowania tarasu, no i musimy tu jakoś go tam zaspieszyć. Jak się nazywa drużyna? No... Groszki Team. Pokażę. Groszki Team. Brawa Groszki dla Groszki Team. Team. Czas na podział ról. Kto na górze, kto na dole. No tym razem. Jest odwrotnie. Ja będę na dole. Dzisiaj żona będzie na dole. Agnieszka, w takim razie porywam cię ze sobą. Okay. Świetnie, a ty zostań ze mną. Powiedz mi, czym się interesujesz? Chyba
wszystkim po trochu. Mimo, że ludzie renesansu już wyginęli, to jednak tak mam dosyć luźne. Poza matmą teoretycznie wszystko mi leży. Czy generalnie świat cię interesuje? Tak, dokładnie. Cudownie. Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Tak, jestem gotowy. Zacznijmy, żeby się jedziemy. Nie denerwować. Proszę bardzo, jedziemy. Oto pierwsze pytanie dla ciebie. Pszczołom zawdzięczamy jedwab, wosk, bursztyn, kauczuk. Nie ma miodu, ale spoko, ogarniemy. No oczywiście jedwab i bursztyn zdecydowanie odpada. Kauczuk rośnie na drzewach, więc myślę, że będzie to na pewno wosk. To odpowiedź. Proszę bardzo, zaznaczamy wosk. Jeżeli to jest prawda, to Agnieszka wbiegnie do naszej klatki na 10 sekund. Sprawdźmy. Jest rower! Szybko i konkretnie, Aga. Czy ty właśnie tak lubisz? Tak, zdecydowanie. Jesteś zdecydowaną kobietą? Patam, biorę, wychodzę. Nie, nie zostawiam jeńców. Powiedz mi, jak ci się podobało w naszym skarbcu? Nie zdążyłam się przyjrzeć. No, zdecydowanie czas tam szybciej płynie. Tak? Tak? A powiedz mi, czy to jest właśnie twoja taktyka, że masz już konkretne rzeczy, po które chcesz biec generalnie i w każdej rundzie tak, będziesz wiedziała, tak, po co tak biegniesz? Raczej będę się starała wybierać to, co sobie upoluję i zgarniam bo to. Bo o rowerze była mowa, dla kogo nie będzie no, ten rower? Rower dla mnie. Dla ciebie? Tak, bo chłopaki mają, to teraz ja. Ekstra. Podsumujmy, ile udało ci się za pierwszym razem wyjąć z naszego skarbca. 1799! Cza, 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 cza. Ekstra. Aga, no naprawdę, ona wiedziała, po co idzie, tak? Mój człowiek. No, dobrze, wiemy już, jaka kwota jest wygrana do tej pory. Przed tobą drugie pytanie, ale wcześniej mam dla ciebie propozycję challenge'u, czyli zadania, w którym zagrasz o nagrody wysokiej wartości. Dzisiaj mam dla ciebie kład, kasę. O, spoko. Zestaw kina domowego i telewizja internetowa z dekoderem od cyfrowego Polsatu. I samochód. Pamiętaj, że trudność challenge'u zależy od wartości nagrody. Wiesz co? Chyba jednakowoż zdecydujemy się na kasę w związku z tym terasem, który budujemy. Przecież kaska. Cash, tak, tutaj będzie robił kluczową rolę. No dobrze, zobacz, co trzeba będzie wykonać, żeby otrzymać pieniądze. Aby zdobyć nagrodę, trzeba po wejściu do klatki otworzyć cztery kolejne sejfy. Pierwszy kod pojawi się na ekranie, kolejne schowane są w sejfach. Kody do każdego z nich są datami, które nawiązują do ważnych faktów z życia obojga naszych graczy. Zadowolony jesteś z challenge'u? Jasne. Pamięta o datach? Myślę, że na pewno. Tym bardziej, że to są bardzo ważne daty w naszym życiu, więc... Powinny być tak, najważniejsze. Dokładnie. Czyli da radę, tak? No, pewnie. Super. W takim razie przechodzimy do pytania. Powiedz tylko jeszcze, ile maratonów przebiegłeś? 6. To dlaczego kwestię biegania powierzyłeś żonie? Bo jest lepsza ode mnie w bieganiu. Naprawdę? No, pewnie. Biega maratony? Nie biega. Uśmiała się dziewczyna. Ona biega ultrasy. Ultrasy? Biega czy nie? Nie, nie. Biega za dziećmi. To dobra. Wyrabia, i to jest kondycję. Szybkość. To jest prawda, tak. To szybkość. Zobacz, refleks. Oto proszę, drugie pytanie dla ciebie. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. To najstarsze zapisane zdanie w języku polskim. W dzisiejszej polszczyźnie znaczy pozwól, niech ja pomielę, a ty posprzątaj, pozmywaj, zrób obiad, odpocznij. Nie znam tego, zdania, ale poczywaj, no raczej jedyne, co mi przychodzi do głowy, na tak? pewno nie zrób obiad. Tak czy nie? Nie. Na pewno nie zrób obiad. Na pewno obiad. Nie, dobrze, rozumiem. Na pewno nie posprzątaj, nie, pozmywaj. Biorąc pod uwagę,
kiedy zostało to zapisane, to raczej marne szanse. Myślę, że skuszę się na odpowiedź. Odpocznij. Odpocznij. Proszę bardzo, zaznaczam odpocznij i jeżeli to jest dobra odpowiedź, otworzymy wrota do naszego raju na 20 sekund. Sprawdźmy. Data wykonania testu ciążowego. Tymek. Testu Tymka. Nagrody! Nagrody! Zostaw! Nagrody! Nie otworzyła Liny, no co, ale co ma brać? Ona nie wie, co ma brać. Wiesz co pewnie, wiesz co pewnie. Master. Mamy. Będzie drugi. Dobra. Aguś, jak tam? Co tam się wydarzyło? Spanikowałam, kurczę. Ale znasz tą datę? To znam. Mam nadzieję, że w następnej rundzie uda się otworzyć chociaż jeden safe. Tak. Tak? A powiedz mi jeszcze, czy brałaś jakieś szczególne rzeczy, czy raczej to, co ci wpadło w ręce? Słyszałam w głowie sygnał, nie dasz rady, bierz cokolwiek, o ciebie leży, po prostu zabiera i spada. No i powiem ci, że cokolwiek to nawet... Całkiem niezłe rzeczy. Aparat cyfrowy na przykład. Mamy tutaj. Super! Dokładnie. Będziemy mieli na wyjazdy, będziecie mogli robić piękne zdjęcia. A słyszałam też, że lubisz robić zdjęcia. Tak. Zajmuję się też troszkę fotografią, więc... Aha. I komu najbardziej lubisz robić? Synom? No, w rodzinie przede wszystkim, bo taki jestem nadworny fotograf. Ekstra. Robię dom. Toster się przyda? Tak, mamy już jeden, ale takiego ładnego, białego. Nie mamy, więc podmienię. Klasy, bardzo kobiecy, bardzo ładny. No i portfel. No, nie ma kasy w środku. No właśnie, widzisz, nie postaraliśmy się, grosika nie ma na szczęście, ale ja, jak wygracie, to dołożę Dobra, od siebie. Okej, nie ma sprawy. Dobrze, to w takim razie, Aguś, podliczmy, ile tym razem udało ci się wyciągnąć ze skarbca. 1857! Jest! Prawie nie była! Brawo! Ale Aga, powiem, że za pierwszym razem mi bardziej zaimponowałaś, bo jednak biegłaś po ten rower, czyli wiedziałaś po co. A tu czułem taką panikę w tobie, tak? Tak. Spanikowałam, jak zaczęłam pytanie, chociaż znam odpowiedź. Po prostu zamknęło. Zamknęło, nie ma. Nie pamiętam. Ale pamiętasz tę datę, czy nie? Właśnie muszę się uspokoić i sobie przypomnieć. Spokojnie, to tak, bo miałam testu. Problem, czy ja widzę test, czy ja widzę testu. Urodziny. Data i właśnie... testu ciążowego. Pamiętasz, tak, to możliwe, żebyś pamiętała, czy nie? Tak. Dobrze, to skup się chwilkę, dobrze? Pomyśl sobie, a ja podsumuję teraz wasze nagrody do tej pory. Zobacz. Wow. 3656. Super. Świetnie. Zanim przeczytam kolejne pytanie, mam pytanie do ciebie. Ty pracujesz w firmie ochroniarskiej, tak? Tak. Czy uważasz, że jakikolwiek ochroniarz zatrzymałby Agę przed biegnięciem do sejfu? Nie ma takiej siły. Dobrze, proszę bardzo. Oto pytanie dla ciebie. W szermierce sportowej nie używa się szabli, floretu, miecza, szpady. No ty, stary sportowiec. W szermierce sportowej nie używa się... Myślę, że jedyną bronią, którą tu używamy oburącz, będzie miecz. Z zasady, więc... Nie używa się miecza. Zaznaczyć? Tak. Proszę bardzo, zaznaczam, nie używa się miecza. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, to żaden ochroniarz, jak wiemy, nie powstrzymałby Agi przed biegnięciem do sejfu i wtedy Aga będzie miała 30 sekund na wybranie czego? Aga, co weźmiesz? No ja najpierw atakuję na sejf, a potem wezmę tam jakiś fajny odkurzacz, widziałam, przyda się. Dobrze, to już masz plan i zobaczymy, czy uda się go zrealizować. Sprawdźmy. Aga, dawaj! Spokojnie, skup się, skoncentruj. No nie, otwórz, ale musi, otwórz go! Musi pierwszy otwórz go, Aga! Pierwszy! Otwórz sejf! Pierwszy, Aga! Jest odkurzacz, pierwszy, jeszcze! Weź coś, jeszcze! Weź jeszcze coś! Nie otwierał się!
Aguś, mam przykrą informację. O to... nie, kara, nie. Będzie kara. Aga. Myślałam, że odpadam z gry. Ja tego nie lubię, ale kara no może być. Biorę może być. Minus 10 sekund w następnej rundzie. Co trudno, na to? Biorę. No nie ma wyboru. Raczej. Powiedz mi, co z tym sejfem? Nie otworzył się. Ale Aga, ty nie możesz drugiego otwierać. Musisz otworzyć pierwszy i tam jest wskazówka. Bo w tym pierwszym jest wskazówka do drugiego. Chyba spanikowała. Blondynka, no. Musisz pierwszy, bo tam jest wskazówka, jak otworzyć drugi. A ja drugi leciałam, Boże. Nie, ja wierzę, że to wszystko przez stres. Tak. Teraz już mam nadzieję, że wlecisz na pełnej parze i po prostu tam idealnie. Pamiętaj, że tam też trzeba się skupić. Ale czy ty pamiętasz tę datę, Aga? No tak, tak, otworzyła go, zapalił się na zielono. Jak ty uspokajasz żony zawsze? Jak ty no, tak, mam swoją metodę. Masz swoją metodę. Nie da się na odległość, tak? Niestety nie. Szkoda. No dobra, to w takim razie sprawdźmy, co udało ci się tutaj złapać. Tu chyba dla męża coś złapałaś. Koleczka, pa. Kolarka. Streamerem. Jest okej. Okay. Tak, bardzo. I mamy tutaj mopa parowego. Mop, a to mop parowy. Przyda się? Ekstra. Lubisz, Aga, sprzątać? Czy mąż sprząta? No wspólnie działamy, wspólnie? Tak. Nie mamy tutaj podziału. Kto ma czas, tak? Chwilę, to ogarniamy. Na luzie. Wszystko robimy wspólnie. Zdrowe małżeństwo. Dzieci nawet mamy razem. Tak? Super. Nawet dzieci wspólnie. Tak. Wyjątkowa para. Aguś, podsumujmy, ile udało ci się tym razem wynieść z naszego skarbca? 948 zł! Super! Dobrze, podsumujmy waszą grę po trzech pytaniach. Ile macie teraz w nagrodach kasy? 4604 zł! Szał! Jest no, super! Super. No. Jest szał! No ekstra! Chłopaki się cieszą, kibicują no wam. No pewnie! Ale macie ekstra ekipę. Super drużyna, tak? Dobrze, gramy dalej. Czwarte pytanie dla ciebie. Niestety musimy odjąć wam 10 sekund jako karę za zbyt szybkie wyjście z klatki. Zobacz, niestety. Nie o 40 walczysz, ale o 30 sekund. Ale nic to, tak? Jesteście to. W grze, cały czas dwa koła ratunkowe są dokładnie. W zapasie. Proszę bardzo, oto kolejne pytanie dla ciebie. Drzewo iglaste, które zrzuca na zimę wszystkie igły to... Świerk. Jodła. Daglezja. Modrzew. Pytanie jest, znaczy jest trudne, ale jest też do odpowiedzenia, dlatego że tak. Aha. Świerk rośnie mi na działce. Jodła rośnie mi na działce. Rzucają czy nie? Nie. Daglezja rośnie mi na działce. To jest chyba jedyne drzewo, które w ogóle nie rzuca kolek nawet co dwa lata. Ono jest niespotykane wręcz. Jedyne drzewo, które nie rośnie na nas na działce, to modrzew. Więc siłą rzeczy zaznaczam modrzew. Proszę bardzo, mam zaznaczyć, tak? Tak, zaznaczamy modrzew. Modrzew rzuca na zimę kolki. Zaznaczam. Teraz sprawdźmy, czy jest to dobra odpowiedź. Jeżeli tak, 30 sekund będzie dla was. Sprawdźmy. Spokojnie, nie denerwuj się, precyzja! Odnowa! Precyzja, spokój! Spokojnie, spokojnie! Tak, hasz! Nie odpożywa! Spokojnie, masz czas! Masz czas! Dobra, masz czas! Masz czas! Wszystko! Masz czas! Weź! Weź coś jeszcze! Będzie kara! Nie będzie, nie, nie będzie. Ale w ostatniej chwili, zobacz, popatrz. Minimalnie. No! Prawie 8 sekund ci zostało w naszym skarbcu. Musisz, Aga, coś z tym czasem bardziej popracować. Nie wiem, liczysz go sobie w głowie, czy nie raczej... Nie ma szans. Nie? Tam jest taki stres, że ja po prostu widzę tylko, że nie dam rady z tymi chyba, z tymi sejfami. Totalnie mnie wycina. Ale co tam się dzieje? Nie pamiętasz? A może blokuje to nie ta data? Ta data, ale mnie po prostu blokuje totalnie. Ciśnienie, ten czas i ten stres, że te, jednak te sekundy lecą, powoduje, że... Nie jestem w stanie tego opanować. Także no nie wiem, chyba... to mam nadzieję, że w takim razie znajdziesz swoją taktykę na przyszłe rundy i że będzie z tymi sejfami znacznie lepiej. No bo w końcu o co gracie? Gracie o mamonę. No właśnie. Więc sejfy muszą być otwarte. Prędzej czy później. Mamy tutaj zestaw. No to w ostatniej chwili zgarnęłam. No właśnie widziałam, że zastanawiałam się pomiędzy deską a tym. Nie jesteś zbytnio łapczywa, widzę. No, widać, prawda?
Dobrze, to na pewno się przyda, święta tuż, tuż. Tak. Zaproszę cię, Aguś, tutaj. Będzie nam wygodniej. Wolisz większe czy mniejsze na początek? No od większego zacznijmy. Dobra. Większe nie znaczy, większe nie znaczy. No. Nawigacja! Proszę Państwa, teraz już nigdy nie zgubicie drogi. Ekstra. Przyda się? Przyda się. To przyda się, nie? No jasne, no. Bardzo dużo podróżujemy, także... A, dużo lubicie? Tak, bardzo lubimy. Ja to z takich, co się wszystko przydaje. Że ja tam nie wybrzydzam. Wolisz mieć więcej niż mniej, rozumiem? Tak, ja nie wybrzydzam. To mam nadzieję, że teraz będziesz tak z mojego skarbca wychodziła, obładowana. No mam nadzieję, że tak. Dobrze, zaraz sobie tutaj lukniemy, co tam jeszcze mamy. Co jeszcze zostało? Co warto upolować. Dawaj, otwieraj. Otwieraj się, dziewczyny, bo nie wytrzymamy, tak? Selfie stick. Selfie stick. Też się przyda do robienia zdjęć. Nie mamy. No, a weź sobie robić zdjęcia, super. To jest must have na każdym wyjeździe, no, słuchajcie. Tak. Bardzo się przydaje. Dokładnie. No właśnie, jakiś wyjazd macie zaplanowany z Januszem? A ciekawe. Ogólnie lubimy jeździć po Polsce. Po prostu, autkiem. Tak, jeździmy sobie, wybieramy sobie fajne kierunki weekendowo zawsze. Ale ekstra. I zabieracie ze sobą chłopaków? Oczywiście, tak, tak, tak. Dobra, podsumujmy, ile tym razem udało się wyrwać ze skarbca? 933 zł! Super! No dobrze, powiedzko jeszcze, czemu ona nie może tego tworzyć? Myślę, że po prostu nerwy, nie panuje nad czasem, nie panuje nad ruchami. Nie. I stawka jest wysoka. Tak? Dobrze mówi, tak. Dobrze. Gramy ostro, więc... No gracie ostro, widzę. Proszę bardzo, podsumujmy waszą grę do tej pory. 5567. Dobre. Brawo, brawo, świetnie idzie. Fundatorem nagród w programie jest sponsor. Właściciel sieci sklepów Ziaja dla ciebie. Łowcy nagród to wielkie emocje. Wrócimy do nich po krótkiej przerwie. Małżeństwo. Agnieszka i Janusz walczą o pieniądze. Jednak Agnieszka ma duży kłopot z otwarciem pierwszego sejfu. Była jednak bardzo skuteczna w klatce, bo wyniosła z niej nagrody o wartości 5567. Para wciąż ma oba koło ratunkowe. Za chwilę Janusz będzie odpowiadać na piąte pytanie. Jesteście gotowi na jeszcze większe emocje? Jesteście? W porządku, w takim razie wracamy do gry. Trzymam kciuki za te sejfy. Okej. Żeby móc je otworzyć, najpierw odpowiedz na pytanie, proszę. Grecka bogini sprawiedliwości, Temida, jest przedstawiana w opasce na oczach z wagą w jednej ręce, a co trzyma w drugiej? Księgę, miecz, kajdany, pochodnie. Jezu, widziałem tą figurkę i tą rzeźbę powielokroć, że w jednej trzyma wagę, to na pewno. Jestem tego więcej niż pewien, bo tak to wygląda. Natomiast... co trzyma w drugiej? Księgę? Nie. Kajdany też nie. Pochodnie? Trzyma coś długiego, ale czy to jest pochodnia? Chyba też to nie jest pochodnia. Kurczę, próbuję sobie zwizualizować ten obraz. W jednym ręku trzyma... Coś na dole, coś na górze, nie? Tak, coś na dole, coś na górze. Na pewno na górze trzyma wagę. Tak, a tu trzyma może księgę, faktycznie. Znasz odpowiedź, nie? Nic ci nie świta. Czy to ponieważ jest to piąte pytanie, to tak, jednakowoż pytanie. Skorzystamy z koła ratunkowego. Możesz. I poproszę o zmianę pytania. Zmianę pytania? Tak. Nie chcę zaryzykować w ciemno. Nie chcę schodzić tam na górę, jestem tak? Między dwoma odpowiedziami. Dobrze. I nie jestem pewien, dlatego nie chcę podjąć się złej decyzji. Chcesz, żeby ona dalej walczyła w tym sejfie? Tak, tak. I próbowała otworzyć pierwszy sejf? Tak. Proszę bardzo. Wymieniamy pytanie, ale gdybyś miał obstawiać, co byś obstawił? Wiesz co, chyba obstawiłbym miecz. Miecz, a co by obstawiła Aga? Nie wiem, może tą księgę? Z
sprawdźmy, jaka byłaby dobra odpowiedź. Miecz, miałbyś rację. Prawda? Dobrze, że nie zamieniłeś się z żoną. Dobry wybór, ale użyłeś koła ratunkowego, wymiana pytania. Proszę bardzo, oto nowe pytanie dla ciebie. Ile par nóg ma pająk? 3, 4, 6, 8. Par. Par. Par nóg, właśnie. Par nóg. Teraz sobie wyobrażasz, tak? Tak, na pewno ma jedną parę z przodu. I dwie pary z tyłu. Na pewno nie ma 6 par i na pewno nie ma 8 par, tak? No bo żeby miał 6 par, to by miał 12 nóg, no to trochę za dużo. 8 to już w ogóle zdecydowanie odpada. Czy tu się wahasz między tymi górnymi rozwiązaniami, 4, tak? Tak, na pewno ma jedno odnóża przednie, tak? Które są przed nim. I właśnie, ile ma z tyłu? Próbuję sobie zrealizować ostatniego, którego... Na działce widziałeś. Tak, którego widziałem na działce. Zresztą obcujemy z nimi na co dzień w domu. Wiele ich gatunków zjada roztocza. Nasi synowie są, szczególnie jeden jest uczulony, więc nie tępimy ich, broń Boże. Miałem powiedziała, że 3 pary. No co ten pająk może mieć? Przewróciłby się. Kurczę. 4, czyli wtedy miałby z przodu 1 parę i 3 pary z tyłu. Czyli on ma tam miejsce aż na 3 pary nóg. Z przodu, z środku i z tyłu. Tak mi się wydaje, ale to... Nie ma miejsca na 4 pary, ma miejsca na 3. Przecież jeszcze się mówi, że to są... Z przodu, tak? Z przodu? No z przodu mamy odnóża przednie, tak? I to jest 1 para. No bo 2. A może do czegoś służą? Znaczy służą do pobierania posiłków i tym podobnych rzeczy, nie? Więc to są takie odnóża, które... No właśnie. Ile ma nóg? Jest jeszcze koło, jakby co? Nie, nie. Myślę, że tutaj nie będziemy korzystać z koła na tym etapie. Ile par nóg ma pająk? Teraz wszyscy w Polsce szukają pająków, żeby zobaczyć. Tak. 3, 4. Kurczę, te odnóża faktycznie przednie, może to nie są nogi, tylko to są jakieś popychacze jedzenia. Więc się nie liczą jako nogi. Kurczę, no wychodzi mi, że 3, ale te 4 strasznie mnie kusi. Może zaufa intuicji, nie wiem. Dobra, nie ma co siać demagogii nad pająkiem. Zaznaczamy 4. No proszę bardzo, zaznaczam 4. I zobacz, cały czas chodziło ci po głowie 3, prawda? Tak. Cały czas. Sprawdźmy, czy bramy naszego raju otworzą się na 50 sekund. Czy trzeba było wybrać inną odpowiedź? Spokojnie! Mamy czas! Mamy dużo czasu! Mamy dużo czasu! Patrz, czemu jej się do nic otworzyć? Co, dlaczego się nic otworzyć? Jest na zielono, nie otwiera się. Jest, powinno pójść. Jest! Dobra. Jest! Aga! 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 Zegarki! Zegarki! Zegarki, tutaj! Coś bierze, drobne rzeczy bierze. Tak. A ja mam coś, jak to się uda! Weź pudło! Weź pudło! Jest! Yes. Dobrze! Dobrze. Aj, ponad 18 sekund jeszcze miałaś w skarbcu. Żartujesz. Naprawdę. Nie, naprawdę? Naprawdę. 18 sekund, Aguś. Otworzyłaś jeden safe, miałaś w naszym skarbcu teraz 50 sekund. To jest sporo czasu.
Musisz to jakoś, nie wiem, przekalkulować. Ja wiem, że tam jest duży stres. Tam jest... Ale ja nie chcę po prostu cię odejmować w tych kolejnych rundach, tych sekund, bo wiem, że one są bardzo cenne i mogą naprawdę wiele zdziałać, no ale nie możesz mi tutaj wcześniej wybiegać. Bo ja bym chciała, żebyś jak najwięcej fantów zgarnęła. No przydałoby się. No właśnie. Dobrze, sprawdźmy. Aguś, co tam udało ci się znaleźć? O. O, jak tego nie wpiszę. A co tam jest? Tutaj mamy podpowiedź do drugiego sejfu. Przeczytasz nam, Aga? Data waszego ślubu. A, to proste. A, tak, ale to w tym stresie. Tak, to banalne. Lubisz niespodzianki? Bardzo, dlatego wyrwałam aż dwie. Dlatego pudełka takie zapakowane, pięknie. Dobra, sprawdźmy, zobaczymy, co tam jest. Co tam mam? Co to mam? Co to? To kamerka. Gwiazda, gwiazda. Super, same sprzęty biorę. Ciężkie? Bo ja już nie pamiętam. Taki, wiesz, różnie to bywa z tymi u nas prezentami. Nie, no spoko. Komu zdjęcie? Co mamy? Drugi aparat? Tak, aparat. Super. Będziemy sobie robić nawzajem. Tak. No i mamy tutaj jeszcze sprzęt do włosów. Lubisz kręcić loki? Tak, oczywiście. No. Nawet widać trochę, nie? Coś się ogarnęło na dzisiaj, no. I mamy jeszcze... I co to było? Stację pogodową. Super, to w ogóle bez tego z domu nie wychodzę. Zawsze warto wiedzieć, jaka jest pogoda na zewnątrz. Oczywiście, że tak. Dobrze, podsumujmy w takim razie, ile tym razem udało się wyrwać z naszego skarbca. 2661 zł! Ekstra! Dziewczyny, zapraszam was na górę, chodźcie do mnie. Biegniemy! Ale Aga, świetnie ci idzie, naprawdę świetnie ci idzie. No spodziewałam się, że mi lepiej pójdzie. Dumny jesteś? Bardzo. No, ekstra. Kochany. Słuchajcie, podsumujmy waszą grę. Tak. Proszę bardzo, oto jest wartość nagród wygranych po piątym pytaniu. Zobaczmy. 8198! Ale wam idzie świetnie. I teraz po raz pierwszy możecie odejść z gry, zabierając swoje nagrody, albo walczyć dalej o nagrody i o pieniądze. Zastanówcie się. Strasznie nasz młodszy syn atakował, że piąte pytanie, mamo, zgarniacie nagrody i wychodzicie ze studia. To było jego marzenie i ja teraz nie wiem właśnie, czy nie powinniśmy go posłuchać, spełnić, zrobić coś dla niego. Może w takim razie zapytajcie się syna, co teraz uważa, czy teraz powinni się zakończyć chłopaki, grę? Co robimy? Grasz to tak, a nie grasz to tak. Pokażcie. Jak uważacie? Nie? Okej. Okay. Starczy już wrażeń? Jesteśmy jedną drużyną. Aha. Zawsze byliśmy jedną drużyną. Jesteśmy bardzo zżyci. Jesteśmy naprawdę jednym organizmem. Nie oddychamy bez siebie, bez naszych dzieci. Tak, my jesteśmy super, po prostu mąż z moim tlenem, ja jego. I na tym etapie zakończymy tak. grę. Tak. Dziękujemy za wspaniałą grę. Dziękujemy. Wspaniali, naprawdę taką parę. To aż przyjemnie, prawda? Przyjemnie gości z studiu. Chodźcie tu z nami, chodźcie. A więc, moi drodzy, były wielkie emocje, poznaliśmy super parę, która się wspiera, która ma ciekawe życie, ma dwóch świetnych chłopaków, jeździ po Polsce, naprawdę żyje pełną parą. Dokładnie. I tak trzeba. A my, kochani, zapraszamy was na kolejny odcinek Łowców Nagród. Zapraszamy! Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co wygraliśmy. Świetne nagrody. To, co nam było potrzebne, rower. Rowera nam zawsze brakowało, także rower jak najbardziej. Mop parowy. Rower, tak, przyda się zawsze. Tak, pies w domu, ja więc też chciałam. Tak, jest, ja też jest spoko. Także jesteśmy zachwyceni. Tak. Aparaty, tak, będziemy sobie cykać foty. To już w ogóle wybiegam. Jest okej. Trochę się zajmuję fotografią, więc dla mnie idealne sprzęty.